Rozmawiam z panem Sławomirem Idziakiem, autorem zdjęć m.in. do krótkiego filmu o zabijaniu. To jest absolutnie wyjątkowy film na tle tych, które powstały w tamtych czasach. Czy może pan trochę opowiedzieć o genezie i o tym, dlaczego właściwie ten film jest tak bardzo wyjątkowy? Ja, mówiąc szczerze, nie bardzo chciałem robić żadnego z tych filmów. Krzysztof zdał sobie z tego sprawę, że jeżeli chce mieć operatorów nie takich, które nazywano się wtedy się nazywało telewizyjnymi, bo to się zmieniło. W tej chwili wszyscy chcą pracować w telewizji, ale kiedyś nie bardzo, ale to wynikało głównie z problemów technicznych. Polskie laboratoria w tym czasie tą taśmę 16 mm, na której to robiliśmy, bardzo źle traktowało, znaczy nie potrafili dobrze utrzymać standardów i to wyglądało wszystko bardzo źle, więc wie pani, no, ciężko człowiek się napracuje na planie, a potem wszystko źle wygląda na ekranie. I ja, mówiąc szczerze, nie paliłem się robienia serialu, no bo serial narzuca pewną kontynuację. I właściwie w różnych tam rozmowach, które mieliśmy, kiedy on mnie namawiał, żebym przynajmniej zrobił dwa z tych filmów, bo on początkowo myślał, że może jeden operator zrobi wszystkie, no ale doszedł do wniosku, że nie zdobędzie żadnego operatora, którego by chciał, żeby robił wszystkie filmy, no to wpadł na ten pomysł, żeby zmieniać operatorów przy kolejnych odcinkach. Ja w pewnym momencie zaproponowałem rzecz, którą myślę, że bardzo mało reżyserów na świecie by się zgodziło, że to będzie przede wszystkim bardzo inne, potem bardzo plakatowe i zrobione w takim bardzo jakby dziwacznym w tym czasie kolorem i do tej pory wydaje mi się, że on jest troszkę szokujący. No i przeskakując przez tą całą genezę tego filmu, bo to bardzo długo trwało i te wszystkie przetargi i nasz strach, też niepokój, on jak to zobaczył, to właściwie pamiętam po projekcji wyszedł trzaskając drzwiami, bo doszedł do wniosku, że to przesadziłem. A ja też byłem przerażony, też miałem takie poczucie, że poszedłem za daleko. Krzysztof miał taki zwyczaj, cokolwiek zrobił, zawsze montował. Poszedł do montażowni, zadzwonił do mnie w nocy, żebym wrócił do wytwórni. Jak to już zostało zmontowane, to już nie wyglądało aż tak okropnie. W dalszym ciągu mieliśmy poczucie, że gdzieś balansujemy na linie, że to naprawdę z tej linii można spaść. No i potem, skacząc do przodu, film został zaakceptowany we festiwalu w Cannes. No tam było dużą sensację, Krzysztof dostał nagrodę i pamiętam taką recenzję, która była najbardziej trafną recenzją tego filmu. Jakiś francuski krytyk napisał, że krótki film o zabijaniu sfotografowany w obrzydliwym kolorze moczu. No i tak to mniej więcej miałem gdzieś w kąciku mojego mózgu to poczucie, że komunizm wyglądał wstrętnie i że trzeba było szukać właśnie takich sposobów, żeby pokazać no jakby całą taką beznadzieję tego świata, że kolor, no taki kolor jak istmenowski, kodakowski, który upiększał rzeczywistość, byłby najgorszym możliwym rozwiązaniem. I myślę, że w jakiejś mierze ta decyzja stylistyczna pomogła po pierwsze karierze tego filmu, ale też ponieważ ten film wywołał takie naprawdę duże poruszenie na festiwalu w Cannes, to potem łatwiej było promować pozostałe 10 filmów. Czyli po sukcesie Cannes już projekcje wszystkich pozostałych odcinków na festiwalu w Wenecji już były sensacją, a potem no, cała podróż tego filmu, taka całego dekalogu w Paryżu, gdzie on przez 2 lata nie schodził z ekranu, no to wszystko było jakieś takie kompletnie niewiarygodne, sensacyjne. Myślę, że Krzysztof bardzo trafił na to, co wybuchało w tym czasie na świecie, czyli New Age. To się nagle spotkało z takimi pytaniami, które sobie młodzi ludzie zadawali. I to też powodowało, że te filmy się tak bardzo podobały, że one, myślę, się dużo mniej podobały w Polsce, jak właśnie na świecie. Niemniej jednak to jest film wyjątkowy w takiej prostocie swojej. On ma w sobie taką siłę plakatu. No, szczególnie w tych czasach, no bo w tej chwili to patrzymy jako film historyczny, ale wtedy wykonywano kary śmierci. No, ta cela śmierci nie była rzeczywistą celą śmierci, ale praktycznie odtworzoną w studniu 1:1 scenografowie. No, po prostu nie pozwolili nam robić w prawdziwej celi śmierci. Scenografowie odtworzyli ją identyczną, taka jak ona była, z kolorem zasłonek, no z wszystkimi urządzeniami. Więc to był film, który był bardzo, bardzo mocny, bo on mówił o czymś, wokół czego toczyła się dyskusja publiczna i ona się do tej pory toczy, tylko już jakby w odwrotną stronę. Jest mnóstwo zwolenników powrotu kary śmierci, którzy uważają, że powinna nawrócić. Myślę, że dla tych ludzi szczególnie warto byłoby ten film od czasu do czasu pokazywać, bo on pokazuje no, rzecz, która jest szalenie istotna no, w cywilizacji. No, cywilizacja nie może zachowywać się oko za oko, no, musi
niezależnie od no, skali tych mordów, które niektórzy ludzie popełniają, my nie możemy się tak zachowywać, musimy zachowywać pewien umiar, bo wykonywanie kary śmierci to było no, po prostu akt niewiarygodnej obrzydliwości etycznej.